Moje metody uczenia składają się z tak naprawdę wielu form. Natomiast jedną i taką najważniejszą z nich jest to, żeby być konsekwentnym. To znaczy powtarzać, nie mówię cztery godziny dziennie tak w kółko i w kółko to samo, ale po prostu wracać do czegoś, powtarzać to jak mantrę, i wtedy nasz umysł łatwiej jest w stanie to zapamiętać. Oczywiście są też bodźce. I przy tych bodźcach przykładowo, jeśli chcemy się nauczyć jakiegoś słowa w języku obcym, no to w połączeniu z bodźcem łatwiej wpada nam to do naszej pamięci długotrwałej. Im częściej używamy tego słowa, im wykorzystujemy większy zasób naszych możliwości, czytaj, właśnie wzrok, nie wiem, odręczne pisanie, tak? Wkładamy jakiś wysiłek w to, wtedy. Ten, powiedzmy w cudzysłowie, kod genetyczny jest dłuższy tak, danego e, słowa, i wtedy łatwiej nam on się wpisuje do głowy. E, I co? No i to mniej więcej tak to e, powinno wyglądać, w mojej opinii. E, oczywiście no, są jeszcze różne metody typu, nie wiem, e, wzrokowe zapoznawanie się, tak, czyli czytamy, czytamy, powtarzamy, wracamy z powrotem albo po prostu skupiamy się tylko na czytaniu. Ja jednak ponownie myślę, tak jak wcześniej już Wam wspominałem, trzeba łączyć kilka różnych metod, starać się znaleźć to, co odpowiada nam najbardziej. A jeśli znajdziemy tego e, złotego grana w cudzysłowie, no to będzie nam po prostu łatwiej. A dla Was, jakie są najfajniejsze, najciekawsze i najbardziej produktywne metody uczenia?